Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Powoli wracam już do systematycznych nagrań poświęconych rynkowi krypto. I zerkniemy sobie dzisiaj, oprócz podsumowania tego, co aktualnie dzieje się na listach topowej setki, czy też dalszych miejsc, zobaczymy, czy coś ciekawego wygrzewają wtedy inwestorzy, czy wręcz przeciwnie. I zerkniemy sobie na wykresy, czyli Bitcoin i Ethereum, i zobaczymy, gdzie tak naprawdę Bitcoin zmierza. Tym bardziej, że kontrolę zdecydowanie przejęły shorty, i to też da się dostrzec. Też pokażę dosyć ciekawy wykres. Tak więc, jeżeli ta tematyka Właśnie poświęcona rynkowi krypto Ci interesuje, to zapraszam do pozostania i zerkniemy sobie również, gdzie Meta Hero się teraz znajduje i co ciekawego w tym momencie tam się również dzieje. Tak więc tak jak były prośby odnośnie tego, żebyśmy na bieżąco podczas tych naszych spotkań na YouTubie monitorowali sobie, co tam ciekawego się dzieje, to jak najbardziej będę pamiętał, żeby oprócz Bitcoina i Ethereum również Meta Hero sobie na bieżąco sprawdzać. Tak więc lecimy z naszym dzisiejszym spotkaniem i startujmy od indeksu strachu i chciwości, tak więc tak jak na podsumowaniach sesji mamy dwa indeksy, no to jeden jest oczywiście dla PESY. No bo pokazuje nam pomimo odświeżenia poziom 21, czyli ekstremalny strach, a drugi chyba jest dla. No bo pokazuje nam chciwość na poziomie 60. Tak więc jak to jest, no to musisz już sam wybrać sobie stronę, po której stoisz. A jeżeli chodzi o topową setkę, popatrzmy co się dzieje w ostatnią dobę. Bo tutaj widzimy, że Bitcoin w tym momencie, kiedy to nagrywam, kosztuje 32 403 dolary za sztukę i stracił 2,5%. Ethereum 1941 dolarów za sztukę i stracił ponad 4%. Jeżeli chodzi o Binance Coin, tutaj mamy 4% przecenę, również 300 dolarów za jedną sztukę. Cardano 4,89 na minusie. doczkoń 4% dług. Polka do 7% w dół. I jeżeli chodzi o największe zmiany w ciągu ostatniej doby, no to HEX po prostu eksplodował 54% do góry. Już ponad prawie 14 centów. Już jedna sztuka, więc niesamowite. Potem e, AXS 3% do góry. E, ICP 2%. No to popatrz. Taki maraz jest, a tu mamy tylko jedną perełkę w topowej setce i jest nią HEX. Z drugiej strony popatrzmy. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne w dniu dzisiejszym, widzimy, że Telcoin traci 13%, Atom traci 12,6%, SX 12%, 11,67% Tfuel. Czy Luna 10% i Uniswap również 10%, czyli widzimy, że te spadki oczywiście nam się pogłębiają. A jak jeszcze nie masz miejsca, gdzie rozgrywać oczywiście rynek krypto, to przypominam, że na głównym kaflu w kanale w prawym, górnym rogu podwieszam ci giełdy, z których sam korzystam. Tutaj masz oczywiście Bitbeja w środku masz oczywiście Binance, tak więc te giełdy są tutaj podlinkowane. Przypominam, że wokół Binance'a teraz zrobiło się dosyć nieciekawie, no bo wielkim się nie podoba, że Binance urósł tak. W siłę jest tak znaczącą giełdą, tak więc tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie. I przypominam, że na giełdach, środków, które przetrzymujesz w który terminie, się nie przetrzymuje, tylko oczywiście sobie przelewasz na swój portfel, czy to zewnętrzny, czy to desktopowy. A na giełdach obraca się środkami, tymi, którymi aktualnie tradujesz. Tak więc tutaj pamiętaj o tym, żeby na to zwracać uwagę. Tak więc giełdy oczywiście również są dostępne w opisie. No bo żeby rozgrywać tereny krypto, to trzeba po prostu mieć narzędzia i trzeba wiedzieć, gdzie je rozgrywać. Tak więc tam wszystko jest opisane. I lecimy teraz już na poszczególną. Poszczególne zestawienia, tak więc wracamy na listę topowej setki i zobaczmy sobie, co się ciekawego wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to też nas interesuje. Widzimy, że pal gold wzrósł aż 782%. Czyli widzimy, że i tak, i tak, jakąś perełkę w ciągu 7 dni można było na rynku wyhaczyć. AXS 63% HEX. 59, STX 27%, i potem mamy Leotoken 7,96, Tak na topową setkę, no to widzimy, że tak naprawdę dwucyfrowe wzrosty mamy w czterech projektach i tylko jeden jest w jakimś kosmicznym wzroście. Tak więc jest tego mało. Rynek cały czas się boi, cały czas maras na rynku krypto trwa. I oczywiście wszyscy patrzą teraz na bitcoina, co on tak naprawdę zrobi. Jeżeli chodzi o największe spadki w ciągu ostatniego tygodnia, to tutaj na topowej setce widzimy, że Telcoin oberwał aż 34%, Rune, czyli Torchain, oberwał 24%, Uniswap 23. 4 czy 23 TTT, i tu mamy największe zejścia korekcyjne. I zerknijmy sobie również na 7 dni, ale w ujęciu przede wszystkim tego, co się wydarzyło na pozostałych miejscach. Tak więc zobaczmy na tych, gdzie mamy tutaj wylistowanych tych projektów: 3249. Tyle mamy dostępnych tutaj wylistowanych tokenów, altcoinów, kryptowalut, zwał jak zwał, tak więc wiemy o co chodzi. Wiemy, że jest tego przepotężna ilość i to tak i tak nie jest wszystko, bo jest tego również dużo, dużo więcej. Nie wszystko jest tutaj wylistowane. No to popatrzmy sobie raz, jakie ekstremalne ryzyko wiąże się z rozgrywaniem rynku kryptu, bo o tym trzeba zawsze pamiętać, że to ryzyko istnieje i musisz to uwzględnić w swoim podejściu. Tak więc pamiętaj, żeby inwestować tyle, ile możesz stracić, i tylko kapitałem, który możesz ewentualnie poświęcić na również jakieś nieudane transakcje, bo to trzeba uwzględnić w swoim podejściu, czyli widzimy, że mamy ekstremalny poziom, mamy ponad nawet 99% straty i na takich shitcoinach, jakichś dalekich miejscach, o małych market capach, na dostępnych, na niszowych, mało płynnych giełdach, no to zawsze coś ciekawego możesz tutaj znaleźć i widzimy, że takie ryzyko oczywiście na tym rynku jest i trzeba to akceptować, jeżeli rozgrywasz ten rynek. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe wzrosty, które właśnie one rozpalają tutaj w inwestorów, to widzimy, że jak najbardziej takie projekty również znalazły się w ciągu ostatniego tygodnia, bo widzimy, że CVA mamy wzrost tutaj 153 000%, to jest kosmiczny wzrost. Potem mamy Bafcoin, który wzrósł 7000%, potem SORA 2485%, czy BTA 1500%. Tak więc, pomimo wszystko, pomimo tego, że mamy Maraz, to i tak, i tak coś ciekawego na tym rynku, jak widzimy, można znaleźć i nawet dają to zadowalające stopy zwrotu, a wręcz kosmiczne stopy zwrotu. No tylko trzeba mieć dużo szczęścia, żeby się w to wstrzelić. No i zobaczmy sobie w interwale jeszcze tyłu, miesięcznym, co tutaj ciekawego się dzieje. No, ekstra. Normalne ryzyko to zdajemy sobie z tego sprawę, że może to praktycznie zlecieć do zera. No a z drugiej strony, popatrzmy, czy coś było rekordowego 32,5%. Telos, taki dziwny token. SCA, 12 tysięcy 9 600 CVA, czy ZPay, 9 tysięcy 251 Tak więc, jak miałeś szczęście, kiedy załapać na takie szone, szone na takich niszowych projektach, to oczywiście pofa się w komentarzu i na szybko jeszcze wrócę sobie na topowej setki, bo jestem ciekawy, jak to wygląda to właśnie w ujęciu od y, początku, y, miesiąc wstecz, czyli 30 dni. Popatrzmy sobie, Pal Gold tutaj wystrzelił naprawdę gigantycznie, tak więc jak ktoś się w to strzelił, no to w ciągu miesiąca zarobił 6 141 To chyba magia nazwy. Jeżeli chodzi o AXS, tutaj mamy 451% w ciągu ostatniego miesiąca, czyli też bardzo konkretnie, i nie mamy też zbyt dużo tych projektów, jeżeli chodzi o to, co obserwujemy na tym wylistowaniu. I zerknijmy sobie teraz już na Bitcoina. Zanim przejdę dalej, to popatrzmy sobie, co ciekawego dzieje się w interwale tygodniowym, go teraz oczywiście obserwujemy, czyli widzimy, że Bitcoin cały czas. Tutaj raz Rzymie nam nam wręcz, tak więc widzimy, że cały czas odbija się tutaj i ewidentnie na coś czeka. Widzimy, że w tym momencie już nam zbliża się bardzo powoli w kierunku 30 tysięcy dolarów, czyli to jest, pamiętajmy, dosyć ciekawy poziom wsparcia. Oni oczywiście go lubią nadbijać do około 29 tysięcy, nawet do 28 000. potrafią czasami zejść z jakimś hakiem, tak więc tutaj trzeba mieć rękę na pulsie, bo wiadomo, że ewentualne przebicie tych kluczowych poziomów. Wsparcia może ewentualnie przyspieszyć na wyprzedaż na rynkach, co oczywiście, jeżeli Bitcoin będzie leciał, no to, a na altach będzie lała się krew i to potężnie. Tak więc, to trzeba również uwzględnić w swoim podejściu. Wiemy, o co gramy. Cały czas te kluczowe strefy, które potrzebujemy, aby Bitcoin w ogóle zapał oddech, no to są istotne. Musimy się zamknąć powyżej 40, a jak dla mnie nawet wyżej, musimy się poza, poza wyżej tej strefy zamknąć, żebyśmy w ogóle mogli powiedzieć, że Bitcoin wrócił do gry i jest po prostu silnie. Tak więc, w interwale tej tygodniowym, tak to wygląda. Zaraz sobie przejdziemy również na dniówkę, a jeszcze chcę zobaczyć. Czyli bo strefę mam wyznaczona na Ethereum, bo mamy bardzo podobną, analogiczną sytuację, jeżeli chodzi o Ethereum, bo również zbliżamy się do testów tych poprzednich poziomów wsparć, czyli wiemy, że Ethereum Potrafi zejść do 1800, 1700 dolarów za sztukę i te poziomy na pewno trzeba obserwować, bo gdy zostaną one przełamane, to takie przyspieszenie na spadkach może oczywiście mieć miejsce. Z drugiej strony, wiemy o co gramy, wiemy o to, że tutaj musimy przebić 2400, 2500, abyśmy w ogóle mogli logać kluczową strefę, jak dla mnie, czyli okolice 3000, żebyśmy mogli mówić, że Ethereum w ogóle wraca do gry i jest silne. Tak więc to są bardzo ciekawe również obecne poziomy do obserwacji, jeżeli chodzi o Ethereum. I przejdźmy sobie teraz już na. Trading View. Popatrzmy sobie na bardzo ciekawe zestawienie. Tutaj są pozycje short. Tak więc popatrzmy, jak one gigantyczne, interwał miesięczny, jak one gigantycznie przerastają. I to już nie są na pewno przelewki, tutaj mamy tygodniówkę i oczywiście jak mamy tutaj wzrost pozycji short, no to wie, wiemy, w którym kierunku rynek się przede wszystkim ustawia. Tak więc trzeba tutaj być czujnym, bo być może, jeżeli dokładają cały czas tych shortów i te pozycje tutaj nam wzrastają na rynku, to być może chcą rzeczywiście zepchnąć bitcoin na niżej i tutaj to zagrożenie. Ewentualnych testów poprzednich poziomów wsparcia jak najbardziej istnieje, tym bardziej, że widzimy, że po tym wyciągnięciu, wtedy, kiedy oni to rozgrywali, w czerwcu, no, pamiętamy, co się dzieje na no potem oczywiście odwrót, no bo longi zaczęły przejmować kontrolę po tych spadkach. Tak więc zdajemy sobie z tego sprawę, że te wyciągnięcia oczywiście mają miejsce, no ale w tym momencie zdecydowanie dla mnie presja shortów jest bardzo duża i zresztą dominacja bitcoina również pokazuje nam, że jak gdyby zatrzymała nam się w czasie, ukisiła się tutaj też w dosyć ciekawym ręczu. W tym momencie wynosi ponad 46. Tak więc zdajemy sobie z tego sprawę, że jeszcze nie jesteśmy powyżej 50%. Tak więc ten kapitał no cały czas jeszcze nie określił się, czy chce cały czas wskakiwać i budować pozycję Bitcoina, żeby tutaj ten, ta dominacja nam wzrastała, czy wręcz cały czas gdzieś tam migruje pomiędzy Bitcoinem i altami. I zarekniemy sobie jeszcze na dniówkę na Bitcoinie, jak to w tym momencie wygląda. Tak więc przejdźmy sobie na dniówkę, bo mieliśmy bardzo ciekawą rozgrywkę w ostatnim czasie na Bitcoinie, kiedy również widzimy, że te zejścia mają miejsce po wybiciu tych początkowych linii, które tutaj oczywiście były przez nas zaznaczone. Tak więc zdajmy sobie z tego sprawę, że w tym momencie walczymy o to, żeby uszanować, ten poziom, do którego Bitcoin nam strzec, czyli okolice 31,5 tysiąca dolarów, bo wiem, że jeżeli to przełamanie nastąpi, no to być może właśnie będziemy schodzić do tego testu tych poziomów tutaj wsparcia i to będzie dosyć nieciekawe. Jeżeli z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście Bitcoin chciałby się uskrzydzić i ukisić się w tym właśnie rężu, który tutaj obserwujemy, no tak dla mnie to będzie podejście pod okolice 34 tysięcy dolarów. I raczej nie spodziewam się w tym momencie bez żadnego uszkodzenia jakichś większych cudów. I podobnie zresztą na Ethereum mamy analogiczną sytuację, tylko popatrzmy jak to pięknie tutaj zagrało. Tutaj mamy dniówkę oczywiście w Ethereum na wykresie. Tutaj mieliśmy tę tendencję jedną zaznaczoną i to wybicie, które dało spektakularnego longa na szybko. Tutaj mieliśmy znów shorta po wybiciu tej tendencji z tej strony. Tak więc dajmy sobie z tego sprawę, że tutaj również Ethereum walczy w cieniu Bitcoina o utrzymanie tej sekwencji i jeżeli tylko spadną poniżej 1850 dolarów, no to niestety ten spadek na testy poprzednich wsparć jak najbardziej może mieć miejsce. I zerknijmy sobie również na deserek właśnie na MetaHero, tak więc tutaj to wszystko już jest uzupełnione, jeżeli chodzi o CainGecko, tak więc na bieżąco możemy sobie to weryfikować. Widzimy, że nawet na tyle projektów, które są wylistowane na tych wszystkich zestawieniach, akurat MetaHero, czyli token Hero zajmuje 541 miejsce, co również jest bardzo ciekawie. W ciągu ostatniej doby, jak widzimy, podrożał do Dosyć ciekawie, bo o 12% z tego co tutaj widzę. Tak więc, zryknijmy sobie co ciekawego tutaj również widzimy, jeżeli chodzi o wykres. No bo niestety, jeszcze go nie mamy na TradingView. I zobaczmy sobie na maksymalny spadek od poziomu szczytowego. Poziom szczytowy to było 89,25,16 i to było już spadek na poziomie minus 29,7%. I jak na tak świeży projekt. No, to można powiedzieć, że to nie było zbyt gwałtowne zejście. Wręcz bym powiedział, że trzyma dosyć ciekawy poziom, no bo nie jest to nic dziwnego, że jeżeli mamy wylistowanie nowego, świeżego tokenu, no to niejednokrotnie te spadki są bardzo drastyczne, bardzo szybkie, bardzo gwałtowne i nie zdziwiłbym się jakby na tego typu tokenach, które są świeże na rynku, zanim to tak naprawdę kapitał go dostrzeże, zanim kapitał w niego uwierzy, zanim kapitał zacznie go wygrzewać, no bo wiadomo, że szczególnie projekty, które mają ciekawe fundamenty, no to muszą się w jakiś sposób zakumulować, muszą mieć jakąś historię i musi odpowiednio dużo czasu upłynąć na tym rynku, żeby po prostu odpowiednia duża ilość inwestorów się nim zainteresowała, więc nie zdziwiłbym się jak na takich świeżych projektach widzisz, że czasami jakieś mocno berwania po 70, 80, nawet 90% od szczytu, tak więc to jest po prostu normalne, a jak na razie Meta Hero stracił tylko i wyłącznie 29% od szczytu, nawet widzimy, że od swego dołka podroża już o 16%, tak to pokazuje nam tutaj właśnie w tym momencie CoinGecko, to też możesz sobie oczywiście zweryfikować. No To popatrzmy sobie na ten wykres, który tutaj obserwujemy, no bo on też ma bardzo krótką historię. Mam nadzieję, że będziemy mieć dostęp do Trading View w jakimś najbliższym czasie. Być może również zobaczymy, co jaki update Robert rzuci w piątek na swoim kanale, bo też ostatnio się wypowiadał, że co piątek będzie gdzieś tam wrzucał update odnośnie obecnej sytuacji metahiro nad czym pracują i na jakim etapie również są. Tak więc widzimy, że również z tego wykresu ewidentnie widzimy miejsce oporu. Przed którymi będziemy się znajdować, tak więc przejdźmy sobie na wykres świecowy i on tutaj będzie bardziej widoczny, tak więc to jest ta strefa, to jest ta strefa oporowa, przed którą w tym momencie się znajdujemy, jeżeli chodzi o meta hero i zobaczymy, czy oni będą w stanie rozjechać ten poziom, czyli okolice. To jest 0. 0,65, zobaczymy, że Mieta Hiro się tutaj zatrzyma i odpadnie z krytesem, czy jednak pojawi się jakiś świeży kapitał, który będzie chciał to ewentualnie wygrzewać. Na pewno projekt fundamentalnie jest dosyć ciekawy pod obserwację. Zobaczymy, jak się już wyszł mi, jak już okrzepnie na tym rynku, no bo jest bardzo świeżym projektem i po prostu musi się ustać, musi się na tyle y, zakumulować i też na tyle dużych inwestorów powinno się nim zainteresować, żebyśmy potem ewentualnie mogli na wykresach sobie patrzeć, pod jakim kątem może być rynek potem rozgrywany, y, jeżeli chodzi o właśnie ten. Projekt. A więc dosyć ciekawa sytuacja. Możesz znać w komentarzu, co o tym sądzisz i czy rzeczywiście, na długi termin, albo może nawet wręcz na bardzo długi termin, to jest dosyć ciekawy projekt, czy też nie. No i będziemy go na pewno systematycznie obserwować. Będziemy patrzeć, jak się zachowuje na rynku, czy inwestorzy będą go wygrzewać, czy wręcz gdzieś tutaj będzie powoli osuwał się, jeżeli chodzi o. Yy, te poziomy od swoich poprzednich historycznych szczytów, to na pewno czas pokaże. No i czekamy oczywiście na jakieś wylistowanie na giełdzie, bo na pewno będzie on wtedy dużo prostszy w nabyciu, bo w tym momencie jest tylko dostępna nam słab, SWAP. Tak więc tutaj, tylko możesz go w tym momencie sobie zakupić. I to jest również ciekawe, bo popatrzmy 24-godzinny wolumen handlu. Tutaj mamy ponad 1, 200 mln dolarów, i to jest też bardzo ciekawe, że tak duży obrót jest na tym tokenie, pomimo tego, że on jest na tak odległym miejscu, no ale być może kiedyś zobaczymy właśnie ten projekt o wiele, o wiele wyżej. Czas pokaże. Zobaczymy, jak to będzie. Ja pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymam kciuki za wyniki i obserwujemy bacznie Bitcoina. Obserwujemy to, czy shorty rzeczywiście przejmą kontrolę i czy rzeczywiście będą chciały wygrzewać tej Bitcoina w kierunku testu poprzednich tych dołków, które miały miejsce i czy strach, który wtedy by ewentualnie powstał na rynku, może ewentualnie rozpędzić tam spadki na Bitcoinie, czy wręcz przeciwnie. Po prostu mamy sezon wakacyjny, ukiszą nam się w ręczu i będą grać od bandy do bandy. Trzymaj się. Pozdrawiam Cię. Hej.